Donald Tusk razem z Angelą Merkel powinien odpowiadać za prorosyjską politykę. To ja już panu odpowiadam, że po pierwsze mogę nakręcić film wokół tego, że pan prezes Kaczyński zwracał się po katastrofie smoleńskiej do Rosjan słynnym przesłaniem przyjaciele Rosjanie i wskazywać to na przykład jako prorosyjską działalność. Ale nie do Putina. Dobrze, nie do rządu rosyjskiego. Polityka Angeli Merkel. Do Rosjan to się nawet Żołyński dzisiaj zwraca. Dobrze, czy ja mogę? Polityka Angeli Merkel. No ale pan nie odpowiada na pytania, mamy mało czasu. Czy Donald Tusk powinien razem z Angelą Merkel odpowiadać za prorosyjską politykę? Ponieważ skoro Angela Merkel jest za, z tego się tłumaczy, co nie ponieważ jest rzeczą oczywistą, że Angela Merkel prowadziła politykę prorosyjską, a nie jesteście państwo w stanie udowodnić tego Donaldowi Tuskowi poza, poza propagandowym filmem, który właśnie używa telewizja publiczna. No to tyle.